Rozdział szósty. Pokusa. Przez 19 przeżytych lat Paweł nigdy nie doświadczył tak wyraźnie, co to jest sukces i powodzenie. Na fakultecie uczył się po pracy, wieczorami. Za wzorową terminowość był niejednokrotnie nagradzany bardzo cennymi rzeczami. Sukcesy zawodowe sprawiły, że stał się znany nie tylko w kręgach technicznych i społecznych, ale również wśród młodzieży, a szczególnie w kobiecych kręgach. Niestety pieniądze, które zaczęły w sporych ilościach zostawać w kieszeni Pawła, zaczęły stopniowo go psuć. Jeśli jeszcze do niedawna marzył o pięknych dziewczynach, które widywał i uważał je za niedostępne, to teraz wiele z nich stało się nieraz bardzo bliskimi i według jego wyrażenia klejącymi jak miód. Jeszcze wczoraj te istoty z jego marzeń chodziły gdzieś dalekimi, niedostępnymi drogami, a dziś te drogi zaczęły się przecinać z jego drogą, i to przed samym jego nosem. Ach, ta czysta, kwitnąca młodość! Jakże jest pociągająca dla wszystkich, także dla tych zepsutych ludzi. Jak bardzo naiwnie bezbronna i bezsilna wobec pokus, będąc pozbawiona rozsądku i mądrości. Tutaj Paweł zrozumiał, że wpadł w wir, który jeszcze niedawno mógł oglądać bezpiecznie z brzegu, a teraz siły osłabły i płynął z nurtem. Z tego wszystkiego, co jeszcze 5 lat temu było mu tak miłe, drogie i święte, pozostało chyba tylko jedno, kołaczące się w sercu pytanie. Więc za co oni tak cierpią? Wstępując w nowe życie, Paweł wyobrażał sobie, że jest ubrany w śnieżnobiały garnitur i z niepokojem wchodzi na wielką salę, gdzie odbywa się bal maskowy, na którym jego młodość pogrąża się w tajemniczym i ponętnym strumieniu różnorodności. Szeregi bluzeczek, sukienek, pantofelków, czapek, fryzur, wstążek i uroczych uśmiechów doprawionych tajemniczymi spojrzeniami i słodkimi słowami wirowały przed nim jak tornado i zaczęły go nieodparcie ciągnąć za sobą. Ufną duszą poszedł za wszystkim, co wydawało mu się pięknym i pociągającym, a co stało się tak bliskim, a najważniejsze, że nieoczekiwanie i tajemniczo dostępnym. Wkrótce nadarzyła się okazja, by skosztować pierwszy łyk z tego nieznanego kielicha słodyczy w cudzysłowie, ale niestety okazał się on obrzydliwie gorzki. Pewnego razu Paweł ujrzał na stole błyszczącą paczkę zaadresowaną do niego. Otworzył i pierwsze, co poczuł, to zapach perfum dochodzących z ładnego biletu, zaproszenia na zamknięte przyjęcie. Po przyjściu na miejsce Paweł ze zdziwieniem zobaczył tam księgową ze swojego działu. Nieurodziwa, ale dobroduszna kobieta była ubrana w drogie rzeczy, a na jej przegubie błyszczał zegarek ręczny, co w tamtych czasach było niezwykłą rzadkością. Była 10 lat starsza od Pawła. Paweł niezrażony wszedł do środka i poraziło go bogactwo przygotowanych potraw i wystrój pomieszczenia. Ale ponieważ to nie było tak ważne, wyszli razem, aby przespacerować się nad rzeką. Pewnie zdziwiło cię moje zaproszenie, zaczęła rozmowę kobieta i nie otrzymawszy odpowiedzi ciągnęła dalej. Paweł, już dawno mi się spodobałeś, jesteś taki poważny i rozsądny, dlatego pragnęłam bliżej się z tobą poznać i spędzić przyjemnie czas. Po 2-godzinnej rozmowie, która ich nieco zbliżyła, Paweł bez trudu pojął jej zamiary. Zresztą sama ich też nie skrywała. Pochwaliła się, że mieszka z matką i żyją bogato w swoim domu, że mają dużo wszelkich dóbr i że sama dobrze zarabia. Oprócz tego jest gotowa sprezentować Pawłowi nowy belgijski rower i ten zegarek znanej zagranicznej marki, który ma teraz na ręku. Ale choć nie dokończyła, to Paweł sam się domyślił, że miał jej posłużyć, by pomóc zatrzymać jej nieubłagalnie odchodzącą młodość. Paweł zupełnie się tego po niej nie spodziewał. Przez cały czas rozmowy był bardzo uprzejmy, ale jej ostatnie słowa po prostu rozgniewały go i powiedział: zawsze szanowałem cię ze względu na pozycję i wiek, ale to, co teraz usłyszałem, mnie zadziwiło. Przecież te wszystkie niezliczone bogactwa nie wyrównają różnicy wieku między nami.
Żyj własnym życiem, mną go sobie nie poprawisz. Paweł odprowadził ją na autobus i pośpiesznie odszedł na osobność. Było mu bardzo przykro z powodu tej kobiety. Do tego zdarzenia była w jego oczach o wiele cenniejsza i porządniejsza. Z drugiej strony dziwił się sobie, skąd znalazł tyle męstwa, żeby się pohamować przed nierozsądnym postępkiem i tak spokojnie uwolnić się od niej. Na tym jednak jego namiętności się nie zatrzymały, a przeciwnie, jeszcze bardziej ciągnęło go, by zajrzeć za nieznaną dotąd zasłonę. Prawie równocześnie z tym zdarzeniem, podczas jego rozmowy z krewną w zakładzie, podeszła do nich młoda, ładna dziewczyna. Podczas swobodnej rozmowy Paweł poczuł, że jakaś przyciągająca siła emanująca z dziewczyny poruszyła jego serce. Pospiesznie pożegnał się z krewną, umówiwszy się, że za 2 dni przyjdzie, by zabrać od niej to, co potrzebował. Wieczorem w umówiony dzień zjawił się u krewnej i otrzymawszy to, po co przyszedł, skierował się do wyjścia. Ale ona, ku jego zdziwieniu, zatrzymywała go. Zaczęła rozmawiać na temat dziewczyny spotkanej w zakładzie, o jej zaletach i jakoby sympatii do niego. Jakby prądem poraziło serce niedoświadczonego młodzieńca i miły obraz pojawił się w jego pamięci. Przed oknem rozległy się pospieszne damskie kroki i po chwili weszła ta, o której była mowa. Pomieszczenie od razu wypełnił delikatny zapach perfum i dźwięczny żeński śmiech. Po pół godziny, nie więcej, krewna umiejętnie zbliżyła do siebie młodych ludzi i wyszła z domu. Kiedy zostali tylko we dwoje, Paweł poczuł się zmieszany. Od razu pojawiło się przed nim kilka pytań. Oczywiście był zdumiony, że bez żadnego wysiłku z jego strony tak łatwo poznał się z taką piękną dziewczyną. Zaniepokoiło go jednak, dlaczego one obie tak bardzo szukają ich zbliżenia. Na podstawie przeczytanej literatury i swojego skromnego, osobistego doświadczenia wiedział, że jest to związane z określonym poświęceniem i stratą czasu. Ponadto chciał się przekonać, czy jej zewnętrzna uroda jest odzwierciedleniem także wewnętrznej zawartości. Pomału się przechadzając, Władykin niewiele się odzywał, ale uważnie słuchał jej opowieści, które sprowadzały się głównie do tego, jak fascynowali się nią mężczyźni. Co za pustka, pomyślał i stwierdził, że trzeba albo natychmiast przerwać dalszą znajomość, albo pomóc dziewczynie wzbogacić się wewnętrznie. Ale myśląc w ten sposób, sam złapał się na obłudzie. A czy Marusia była gorsza? Ale rozstając się z nią, znalazłem tyle odwagi, by powiedzieć: nie przestraszyłem się twojej namiętności, ale jeszcze nie nauczyłem się jej zwyciężać. Ponadto, opuszczając wieś, powiedziałem z przekonaniem: tutaj wyrosłem i stąd zaczyna się moja nowa droga. A teraz wchodzę znów na tą starą. Dorosłem już czy nie, to się okaże po tym, jak postąpię z tą dziewczyną. Paweł, czemu milczysz? A może masz już dość mojego paplania? Albo w ogóle masz mnie dość? Spytała, biorąc go za rękę i zaglądając mu w twarz. Nie, skąd? Odpowiedział. Ani jedno, ani drugie. Po prostu wcale się nie znamy. Gest, który wykonała, zaalarmował go, bo dobrze go rozumiał i zerwawszy gałązkę bzu, podał je i zaproponował spacer po bardziej ludnych miejscach. Chociaż pociąg do dziewczyny wcale nie zmalał, Władykin ostro się osądził. Dlaczego od razu, bez zastanowienia, zgodziłem się na spacer z nią? Albo to bezmyślny flirt, albo prawdziwa słabość. Przecież nie może to być tylko pusta strata czasu. Paweł przypomniał sobie zbór, serdeczne rozmowy Nikołaja Georgiewicza z młodzieżą, z których szczególnie zapamiętał i polubił Tymoteusza z Ewangelii, ostrzeżonego przez apostoła Pawła świętym napomnieniem: a młodzieńczych pożądliwości się wystrzegaj, 2 Tymoteusza 2,22. Wystrzegać się, to znaczy nie szukać i nie zgadzać się na żadne zbliżenie z kobietą, stwierdził Paweł. Kiedy był w zborze, to ten święty wpływ chronił go od tych młodzieńczych pożądliwości, ale teraz wyrósł, a wpływ chrześcijan prawie przestał działać. Jednak w duszy chciało mu się być z Tymoteuszem, choć jego wszystkie więzy z wierzącymi były zerwane.
Chodźmy stąd. Dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? Niespokojnie i ze strachem spytała dziewczyna. Paweł był zdziwiony jej naleganiem, ale nie miał już ochoty zostawać z nią sam na sam. Wieczorny chłód ostro dawał się we znaki i przerwał ich przedłużający się spacer. Postanowili się rozejść i przenieść spacer na kolejny dzień. W domu w duszy Pawła zaczęła toczyć się prawdziwa bitwa. Z jednej strony podejrzewał swoją znajomą o coś niedobrego, a z drugiej bardzo chciało mu się ją poznać bliżej. Po ciężkiej bitwie jednak zdecydował się wybrać to, co było dla niego przyjemniejsze, czyli spotkać się z nią jeszcze raz. Kiedy przyszedł po dziewczynę o umówionej porze, usłyszał przez uchylone okno straszne przekleństwa. Jasno rozpoznał głos swojej znajomej i drugi męski, który obrzucał ją najgorszymi wyzwiskami. Paweł skoczył na ganek, chcąc wmieszać się w awanturę i obronić dziewczynę, ale drzwi się otworzyły i wybiegła na dwór z dzieckiem na rękach. — Co ty tu robisz? Idź stąd natychmiast! — powiedziała wystraszona i ze zmienionym nie do poznania wyrazem twarzy, wypychając go pośpiesznie i ciągnąc za róg ulicy. Za rogiem w kilku słowach wyjaśniła, że to jej mąż przyjechał na kilka dni po wyjściu z więzienia, a na rękach trzyma ich córkę. Potem pośpiesznie wróciła do domu. Paweł przez chwilę czuł, jakby go ktoś oblał wiadrem lodowatej wody, ale zmieniło się to w uczucie obrzydzenia, jakby nagle znalazł się w kałuży odchodów. W myślach chciał wtargnąć do domu i prosić o wybaczenie tego biednego aresztanta, w którego życie próbował wtargnąć i osądzić w jego obecności tę niegodną kobietę i tak dalej. Już się zerwał, ale nagle zatrzymał się, zawrócił i zniknął w mroku ulicy. Co za koszmar! Co za koszmar! Dlaczego musiałem wdepnąć w takie bagno? Płonąc ze wstydu, Paweł włóczył się ulicami do północy. Następnego dnia krewna bardzo nalegała, żeby przyszedł do niej wieczorem, ale odmówił. W czasie ich rozmowy podszedł do nich starszy majster, mężczyzna w wieku około 45 lat. W swoim otoczeniu wyróżniał się oprócz wysokiej klasy fachowością, także pociągiem do kobiet. W ostatnim czasie jego stosunki z Pawłem były bardzo napięte, czego Paweł nie rozumiał. — Można cię na chwilę prosić? — zawołał Pawła na bok. — Posłuchaj, Władykin, nie obraź się za to, co chcę ci powiedzieć. Patrzę na ciebie i zastanawiam się. Jesteś młody, przystojny, mądry, masz wielki autorytet. Po co związałeś się z tą kobietą? Mało ci dziewcząt? Przecież ona tu wszystkim w głowach mieszała. Faceci nie wychodzą z jej magazynu. Skumała się z majstrem i ciągle szlaja się z nim w jego samochodzie. Męża wsadziła do więzienia, a był dyrektorem Supersamu. Urodziła córkę, ale zostawia ją w domu ze staruszką. A ja, stary dureń, też się z nią związałem. Pełne wozy drewna i węgla jej woziłem i czego tylko. W domu z moją starą mam przez nią piekło. Córka mi wstyd na całe biuro robi. Ile ja już na nią pieniędzy wywaliłem. Jakby mnie zaczarowała. Nie mam siły się wyrwać od niej. Zgubiony człowiek ze mnie. Nie rób sobie wstydu przez nią. Zostaw to. Dmitriju Wasiliewiczu, przecież ja niczego nie wiedziałem, ufałem jej całą duszą. Myślałem, że to uczciwa dziewczyna, a wczoraj sam byłem świadkiem takiego koszmaru, że i mówić wstyd. Ja też się przyznam, że jeszcze do nikogo mnie tak nie ciągnęło, ale dlaczego my mamy być przez nią wrogami? Jeden stary, drugi młody, to wstyd przed ludźmi. Uścisnąwszy sobie po przyjacielsku dłonie, rozeszli się. Późno wieczorem ktoś zapukał do Pawła. Pomyślał, że to matka wraca z nocnej zmiany i bez wahania otworzył. Na progu stała krewna ze swoją przyjaciółką. Paweł stał oszołomiony, ale zaraz opanował go gniew. Kobiety zaczęły usilnie prosić go, by wyszedł na chwilkę się przejść. Paweł kategorycznie odmówił, ale cóż znaczy walka z grzechem bez Chrystusa? Krewna uporczywie namawiała go, by wyszedł chociaż na minutkę i w końcu się zgodził. Z początku szli w milczeniu, a potem krewna się zatrzymała, złapała ich za ręce i pouczającym tonem powiedziała: — No już starczy tych dąsów.
Oboje jesteście młodzi, piękni, czego wam brakuje? Dopóki jesteście żywi i zdrowi, korzystajcie z życia, ile się da. Młodość jest tylko raz. Zostawiam was. Pogódźcie się i przyjdźcie do mnie. Nastawię samowar i będę na was czekać. Z tymi słowami skryła się za krzakami akacji. Ciociu! Krzyknął wzburzony Paweł i ruszył za nią. Paweł, dlaczego uciekasz ode mnie jak od zarazy? Rzuciła się za nim dziewczyna, łapiąc go za rękaw. Porozmawiajmy! Oswobodził rękę i szedł, nie zatrzymując się. Idąc, myślał o tym, co zrobiły kobiety i postanowił jednak zajść do krewnej, skarcić ją i zostawić u niej znajomą. Paweł, czemu się tak nadąsałeś? Przestań! Powiedziała jakoś tak błagalnie. Nasłuchałeś się jakichś kłamstw. Przecież ludzie z zawiści różne rzeczy mówią. Chyba nie myślisz o mnie aż tak źle. Nie wierzysz mi, a wierzysz temu staremu durniowi, z którym cię widziałam dziś w warsztacie? Przecież on wszystko zmyślił. Nawet nie wiesz, jaka jestem nieszczęśliwa. Rzeczywiście, wyszłam za mąż, ale nie zdążyłam urodzić córki, jak mój mąż zaczął mnie zdradzać, a potem za kradzieże trafił do więzienia. A czemu ja jestem winna, że w pracy krążą te wrony nade mną i polewają mnie błotem? A teraz, kiedy pokochałam ciebie, tak jak jeszcze nikogo nie kochałam, to czym zawiniłam? Lepiej sam pomyśl i nie gorączkuj się. Paweł, słuchając tych słów, nagle przypomniał sobie, co czytał mu ojciec z Biblii. Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie, lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu. Głębokie westchnienie wyrwało się z jego piersi, a razem z nim zdawało się, że opuścił go ten nieokiełznany pociąg ku niej, który tak owładnął jego duszą, że prawie uniósł go ten rwący potok. Wycierając łzy, ciągnęła dalej. Gdzie się tak śpieszysz? Pochodźmy jeszcze trochę. Nierządnica, przemknęło mu słowo, które do tej pory spotykał tylko w Biblii, ale jakże zbawienne okazało się teraz dla niego. Jego wewnętrzna siła rosła i zdecydowanie odrzuciwszy je argumenty, szedł w stronę ciotki. Ostatek drogi przeszli milcząc, a w myślach Pawła znów tak wyraźnie pojawiły się słowa z Biblii. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń spętany powrozem. Przypowieści Salomona 7:21-22. Wszedłszy do krewnej, zobaczyli, że faktycznie krzątała się koło stołu, czekając aż zakipi samowar. No i trzeba było już tak dawno, zaprosiła za stół swoich gości. Dawno, ciociu, to nie to słowo. Właściwe byłoby, trzeba tak było od samego początku, ale nie spodziewałem się, że jako starsza kobieta, do tego krewna, popchniesz mnie w taką okropną historię. No co wy? Obróciła się do znajomej. Ta z przerwami, ale prawie dokładnie powtórzyła rozmowę z Pawłem. Milcząco przysłuchiwał się im i było mu wstyd, że tak lekkomyślnie wdepnął w tą brudną kałużę. Chociaż Paweł nie uważał się za wierzącego, to jednak zagadnienie prawdy niepokoiło go. Doszedł do pewnego wniosku, że tylko prawda może pomóc zbudować normalne życie i uchronić przed zwiedzeniem. Nie tknął niczego ze stołu. Nawet jeśli straciłem tą słodką społeczność z wierzącymi, to niech chociaż zostanie wiara w Biblię, myślał sobie. Oto co skrywa się za tym korowodem bluzeczek, sukienek, bucików, fryzur i miłych uśmiechów. Myślał dalej wzburzony. Hańba, hańba, hańba. Z tymi myślami wyszedł na dwór zapalić papierosa, uprzedziwszy, że już późno i musi natychmiast wracać do domu. Świeże nocne powietrze i uwolnienie od kobiecego wpływu wyraźnie go otrzeźwiły. Wracając po kilku minutach i przechodząc obok okna, zobaczył, jak kobiety w pośpiechu przygotowują się do noclegu. Otworzywszy zdecydowanie drzwi, zobaczył, że cioteczka wcale nie zamierzała ich wysyłać do domu. Przypływ gniewu zalał serce młodzieńca i stanął w drzwiach z głębokim oburzeniem. Słowa Biblii i tym razem zawładnęły jego umysłem.
Synu mój, jeśli chcą cię zwabić grzesznicy, to nie daj się, bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. Przypowieści Salomona 1:10 i 2:8-19. I co tak stoisz jak wryty? Wchodź, zarządziła krewna. Jak to wchodź? Oburzył się Paweł. Po co? I przejrzawszy ich zamiary, srogo powiedział. To tym się zajmujecie, wy ohydne uwodzicielki. Tfu! Splunął na próg i głośno trzasnąwszy drzwiami wyszedł na dwór. Jakiś wewnętrzny głos głośno powiedział. Zuch, tak trzeba. Ale po zastanowieniu Paweł sam stwierdził. Nie, tak wcale nie trzeba. Lepiej było w ogóle nie nawiązywać tej znajomości. Tym bardziej, że już od początku miał przeczucie, żeby się trzymać z daleka. Uciekaj przed wszeteczeństwem, uczy Słowo Boże. Pluciem czy trzaskaniem drzwiami od grzechu się nie uwolnisz. Uciekać to znaczy w ogóle się nie dotykać, nawet w myślach, a walczyć to znaczy już się dotknąć i męczyć się, aby pokonać. Wchodząc do domu, Paweł uśmiechnął się, że myślał jak chrześcijanin. Na tym się jednak nie skończyły prześladowania Pawła. Skażona miłość ciągnęła się za nim jak błoto za łódką w zarośniętym stawie. Czułością i pogróżkami, błaganiem i wyzwiskami nieustępliwie prześladowała Pawła ta kobieta, ale on już się nie wahał i nie uległ jej. Chociaż Paweł zrozumiał częściowo, jaki brud ukrywa się za tymi kolorowymi maskami i był już ostrożniejszy przy zawieraniu znajomości, to jednak serce, już raz dotknięte niepokojącym uczuciem miłości, zatrzymać może tylko Bóg. Dlatego szukało miłości gdzie indziej. No i wkrótce znalazło.